Bardzo gorąco witam wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości, która głównie jest poświęcona Dniu Zwycięstwa oraz 35. rocznicy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Dziękujemy za przybycie. Za chwilkę osobiście przywitam każdego z osobna, a teraz proszę poczet flagowy wystąp. Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, póki żyjemy. Co na Boga się wzięła, szarno pobierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem gorąco chciałabym przywitać wójta gminy Branice, Sebastiana Bacę, dowódcę Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, pana podpułkownika Stanisława Maksymowicza, wiceprezesa Związków Żołnierzy Wojska Polskiego, pułkownika Mariana Kwiatkowskiego, członka zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pułkownika Józefa Magierę, pana Wojciecha Kraszewskiego, przedstawiciela WKU Kędzierzyn-Koźle, prezes Stowarzyszenia Koła Powiatowego Gminnego Związku Żołnierzy Polskich w Branicach, młodszego chorążego Krystiana Isańskiego wraz z członkami koła. Prezesa Stowarzyszenia Krótkofalowców Pogórza Opawskiego Arkadiusza Korusa. Romualda Moczydłowskiego w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich. Marka Szychińskiego wraz z grupą rekonstrukcyjną Park Historii we Włodzieninie. Radnych powiatu i gminy Branice z panem przewodniczącym naszym Fuczkiem. Witamy bardzo gorąco. Dyrektorów szkół. Widzę tutaj panią Marzenę Barszczewską, dyrektor przedszkola w Branicach. Gorąco witam. Witamy naszych sołtysów naszego terenu, których są zapraszani. Widzę tutaj panią Elę Święs. Witamy. Panią Krysię Lubczyk z Turkowa. Serdecznie witamy. Witam członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach z panią prezes na czele Haliną Twardowską. Oraz witam rodziców. A najserdeczniej, jak tylko mogę, witam naszych kombatantów, pana Jana Rzeszucińskiego i panią Helenkę Kunc. Na ich ręce chciałabym złożyć podziękowania. To są żywa karta historii. Nie pamiętam, nie sięgam pamięcią, a pracuję w szkole już ponad 30 lat i oni nam zawsze towarzyszą. Te dwa razy w roku są zawsze z nami. Na świętach majowych i na 11 listopada. Więc dla nich dzisiaj z tej okazji chcielibyśmy wręczyć podziękowania, wyrazy najwyższego szacunku i uznania za patriotyczną postawę, odwagę i bohaterstwa. Szczególnie gorąco dziękujemy za przekazywanie młodym pokoleniom wiedzy o przeszłości naszej ojczyzny.
Doceniamy to, że krzewiednie w kolejnych pokoleniach patriotyzmu, konsekwentnie ucząc młodych ludzi historii naszego kraju. Życzymy wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia z dobrze spełnionego obowiązku wobec ojczyzny. Niech zawsze dopisuje wam zdrowie, a satysfakcja z dokonań towarzyszących każdego wam dnia. Tego wam bardzo, bardzo i pani Helenko, i panie Janie dziękujemy jeszcze raz, bo ciągle nam opowiadają, przypominają i uczą, jak walczyli o naszą wolność, że możemy dzisiaj żyć w wolnym kraju. Gorąco dziękuję. Teraz oddaję głos panu Korusowi. Wyróżnienie. Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu i Zarządu Koła w Branicach za wspieranie Związku w realizacji celów statutowych, a szczególnie w integracji środowisk byłych żołnierzy zawodowych oraz kultywowanie tradycji oręża Wojska Polskiego w województwie opolskim nadało złoty medal 35-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dla młodszego chorążego Krystiana Isańskiego, porucznika Władysława Malewicza, sierżanta podchorążego Janusza Kaczmarka, starszego szeregowego Tadeusza Sęgi, starszego szeregowego Mariana Hajduka, starszego szeregowego Romana Szpaka, starszego szeregowego Arkadiusza Mięczkowskiego, szeregowego Zdzisława Semanyszyna, szeregowego Stanisława Głowackiego, szeregowego Michała Pienkowskiego oraz szeregowego Wojciecha Huchli. Podpisał prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, generał dywizji dr Franciszek Buchała. O wręczenie odznaczeń proszę pana pułkownika Marka Kwiatkowskiego, wiceprezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu, w asyście pułkownika Józefa Magiery. Dziękujemy. Wyróżnieni proszę wstąpić. Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu i Koła Powiatowego w Branicach za wspieranie Związku w realizacji celów statutowych, a szczególnie w integracji środowisk byłych żołnierzy zawodowych oraz kultywowanie tradycji oręża Wojska Polskiego wśród młodzieży szkolnej nadało medal pamiątkowy Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dla szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum w Uciechowicach. Podpisał prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, generał dywizji dr Franciszek Puchała. O wręczenie odznaczenia proszę pana pułkownika Marka Kwiatkowskiego, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu. Zarządu Głównego, miło mi wyróżnić szkołę za pracę na rzecz żołnierzy, wśród młodzieży, kształtowanie młodzieży na dobrych obywateli,
przekazywanie historii, szczególnie II wojny światowej. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję bardzo. I wszystkiego najlepszego życzę. Dziękujemy bardzo. Tej maleńkiej szkółce. Tej maleńkiej. Dobrze pan zaznaczył, że maleńkiej szkółce. Wyróżnienie to nas zobowiązuje i obliguje do jeszcze większego wysiłku i jeszcze większej pracy. Nie dla nas, ale właśnie dla tych ludzi, którzy jeszcze są wśród nas, takich jak pan Jan i pani Helenka, którzy nam tak dają czasami takiego kopa, bo jak oni przychodzą, jak osiemnastolatki i osiemnastolatek, ja zawsze mówię, pełni werwy, pamięci bardzo dobrej, to zazdroszczę. Zazdroszczę i na pewno nie jeden z nas pozazdrości, że mimo, że skończyli już ciut powyżej 90 lat, ale jeszcze są pełni sprawni, pełni takiego zapału i chęci tutaj do nas przychodzenia. Dziękuję bardzo. Jeżeli zapomnisz o swojej przeszłości, możesz ją przeżyć na nowo. Dzisiaj jesteśmy tutaj, wydawałoby się, kolejna jakaś zwyczajna akademia, kolejne jakieś zwyczajne spotkanie, ale nie jest to tak do końca. Dzisiaj ja, patrząc na tych dwoje osób, na tą panią, na tego pana, mogę powiedzieć, że dzięki i ich życie pozwoliło mi być tu i teraz. Jest w tym coś, czego nie można zapomnieć. Ci ludzie pozwolili nam żyć tu, w takim kraju, jaki ten kraj sobie budujemy. Dzisiaj otrzymałem to odznaczenie i otrzymałem tą różę. Mam pewien taki perfidny, może brzydki plan, ale tych wszystkich odznaczonych razem ze mną poproszę, żebyśmy te róże wręczyli tym dwóm osobom. Ja to zrobię pierwszy. Dziękuję. Dziękuję państwu. Szanowni państwo, pozwolicie, że powiem parę słów. Panie dyrektor, szanowni państwo, droga młodzieży, 71 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Wojna, która pochłonęła miliony ofiar i zniszczyła wiele krajów. Dzisiaj jesteśmy tutaj po to, aby oddać pokłon wobec tych wszystkich, którzy na różnych frontach II wojny światowej walczyli o niepodległość Polski, zarówno w szeregach Wojska Polskiego, jak i w oddziałach partyzanckich, tym, którzy cierpieli w jarzmie okupacji, w obozach koncentracyjnych, w więzieniach i na wygnaniu. Dzięki nim Polska jest dzisiaj wolna i demokratyczna. Dbajmy zatem każdego dnia o Polskę uczciwą, sprawiedliwą, tolerancyjną. Pamiętajmy, że wolność i dzisiaj wymaga naszego wspólnego zaangażowania i solidarności między nami. Szanowni państwo, serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym. Składam dyrekcji, nauczycielom oraz młodzieży szkoły podstawowej w Uciechowicach wyrazy uznania, podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Dziękuję za kultywowanie wartości patriotycznych i obywatelskich w poszanowaniu tradycji narodowych oraz niepodległościowych na terenie gminy Branice.
Opolski Zarząd Wojewódzki wdzięczny jest za zrozumienie i szacunek, jaki nieustannie przejawiają Państwo, wspierając środowisko Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na terenie gminy Branice. Dziękuję również prezesowi i członkom Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Branicach za pracę, osobiste zaangażowanie i wytrwałość w społecznej działalności na rzecz upowszechniania historii oręża Wojska Polskiego. Władzom samorządowym, dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkoły oraz zaproszonym gościom życzę wszelkiej pomyślności w pracy i w życiu osobistym oraz dalszej owocnej współpracy z Kołem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Branicach, a wszystkim uczniom samych szóstek. Dziękuję. Ja jeszcze chciałabym, żebyśmy uczcili minutą ciszy naszego kombatanta, który zmarł przed świętami Bożego Narodzenia, a zawsze z nami był pan Józef Węgrzyn. Poczet flagowy stąp. Teraz przystąpimy już do tej części artystycznej i oddamy mikrofony naszej młodzieży. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Jest takie miejsce, taki kraj, nad pastwiskami rosnący dym, wierzby jak marzy w welonach mgły. Taki kraj, kto tutaj ze września 1939 roku z zachodu uderzyły na Polskę oddziały Wehrmachtu. 17 września 1939 roku zgodnie z tajnym protokołem Ribbentrop-Mołotow do Polski wkroczyła Armia Czerwona, uderzając na tyły walczącej z Niemcami Armii Polskiej. Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz,
Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i nocą, kolbami w drzwi załomocą. Ty, ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi, bagnet na broń, trzeba krwi. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt, wysączymy ją z piersi i pieśni. Cóż, że nieraz smakował gorzko na tej ziemi więzienny chleb, za tę broń podniesioną nad Polską, kula w łeb. Myśli, żołnierze z Westerplatte. A lato było piękne tego roku. I tak śpiewali. Ach, to nic, że tak bolały rany. Bo jakże słodko teraz iść na te niebiańskie polany. A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety. W Gdańsku staliśmy tak jak mur, gwiżdżąc na szwabską armatę. Teraz wznosimy się wśród chmur, żołnierze z Westerplatte. I ci, co dobry mają wzrok i słuch, słyszeli pono, jak dudnił w chmurach równy krok morskiego batalionu. I śpiew słyszano taki, by słoneczny czas wyzyskać, będziemy grzać się w ciepłe dni na rajskich wrzosowiskach. Lecz gdy wiatr zimny będzie doł i smutek krążył światem, w środek Warszawy spłyniemy w dół, żołnierze z Westerplatte. Mimo bohaterskiej obrony Westerplatte i wielu innych miast, oddziały hitlerowskie w ciągu kilku tygodni zajęły całą Polskę. Najdłużej, od 8 do 28 września, trwało oblężenie Warszawy. Przez 3 tygodnie stolica opierała się atakom wroga dzięki świetnie zorganizowanej obronie. Była zasługą cywilnego komisarza obrony przy dowództwie obrony Warszawy, prezydenta Stefana Starzyńskiego, który swą patriotyczną postawą i osobistym przykładem mobilizował do walki ludność. Został aresztowany 27 września 1939 roku przez Gestapo. Nieznane są okoliczności jego śmierci. Naszym miasteczkiem, pośród brzózek, gdzie dookoła kwitną wrzosy, mogiłka w trawach jest nieduża, malutkie wzgórę chem porosły. Płyną obłoki nad brzozami, w gałęziach ptak świerkoce rano, dzisiaj wszyscy tutaj się spotykamy. Kadeci na warcie staną, tu partyzantów jest mogiła, tu padli 3 żołnierze leśni, a pamięć o nich będzie żyła przez długie lata w naszym mieście. Za naszą wolność, szkołę, mowę oddali swoje młode życie. Przed tą mogiłką skłońmy głowę, gdy z drzew lecą jesienne liście.
Tu ozłocimy piaskiem ścieżki i położymy pęk chryzantem, a potem zapalimy świeczki, tak oddamy hołd partyzantom. Klęska wrześniowa nie złamała woli walki narodu polskiego. Opór w kraju przybierał na sile. Konspiracja rosła szybko. Przybierała charakter zorganizowany. Ogarniała coraz nowe środowiska i regiony. Państwo podziemne miało własne wojsko, armię krajową. Na wsi działały na dużą skalę oddziały batalionów chłopskich. Działacze Polskiej Partii Robotniczej utworzyli Gwardię Ludową, przekształconą następnie w Armię Ludową. Liczne bohaterskie akcje żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej dodawały otuchy umęczonemu społeczeństwu, a wrogowi wpajały przekonanie, że naród polski walczy na swej ziemi, która dla najeźdźcy nie może być bezpieczna. Słyszycie? Łoskot miarowych kroków po bruku? To idą oni, żołnierze Polski walczącej. Wśród piastów to bruku, wśród Anglii burych mgieł, wśród Rosji stepów bez końca. To oni, Polska walcząca. Światu całemu głoszą, że Polska nie zginęła, że żyje i że zwycięży. Widzicie? Zwyczajny szary dzień. Tutaj każdy dzień jest walką. Mocno zaciśnięte pięści, zacięta wola wytrwania. To nic, że więzienia są pełne. To nic, że jest Oświęcim. Bo oni, Polska podziemna, swym całym życiem świadczą, że Polska nie zginęła, że żyje i że zwycięży. Marca 1940 roku Stalin i biuro polityczne KCWKP podpisali uchwałę o rozstrzeleniu 147 tysięcy oficerów osadzonych w obozach, 110 tysięcy więzionych i aresztowanych obywateli polskich. 3 kwietnia 1940 roku ruszyły pierwsze kolejowe transporty śmierci. Jeńców z obozu w Kozielsku transportowano koleją do Gniazdowa pod Smoleńskiem, a stamtąd samochodami do Lasu Katyńskiego. Najprawdopodobniej wszystkich rozstrzelono nad otwartymi grobami. Tej nocy zgładzono wolność w Lesie Katyńskim. Z radzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, w obecności kata nie mogły się wznieść błagalnie do Boga i do świata. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogły wołać o litość, ni wezwać znikąd pomocy, by z martwych wstać nie mogła, ni znaku dać o sobie. I na zawsze została w leśnym katyńskim grobie. Dla tych, którzy musieli kopać własny grób, którym ręce wiązano z tyłu i kazano klękać przed jamą, których wieźli barkami i zatapiali na środku Morza Bałtyckiego, po których nic nie zostało, nawet nazwisko, żadna wieść. Dla nich nie pisze się nekrologów, dla nich jest tylko pamięć wdów, albo żebracze modlitwy matek, albo zdziwione spojrzenia dzieci i z dnia na dzień rosnąca powoli błona niedośmiertelnej rany. Z dnia na dzień rosnąca powoli cisza przedawnionego nieszczęścia, która zagłusza krzyk i wołania niepocieszonych nawet jęk. Zbrodnia niezmierna, ziemio wierna, wieczne odpoczywania, rekwiem eterna. Żołnierze polscy walczyli na niemal wszystkich frontach, na lądzie, morzu i powietrzu. Chwałą okryli się lotnicy.
polskie okręty wojenne wzięły chlubny udział w bitwie o Atlantyk i w działaniach na Morzu Śródziemnym. Wojska lądowe biły się w Norwegii, we Francji, w Afryce Północnej, na Białorusi, we Włoszech, w Belgii, w Holandii, w Niemczech. W walkach we Włoszech o przełamanie linii Gustawa walczył II Korpus Polski, dowodzony przez generała Władysława Andersa. Jego żołnierze w krajowej walce zdobyli 18 maja 1944 roku wzgórze i ruiny klasztoru Monte Cassino, otwierając sprzymierzonym drogę na Rzym. Wydarzenie to miało decydujące znaczenie dla dalszego przebiegu wojny. Te gruzy na szczycie, tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z chmur. I poszli szaleni zażarci, i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zwykle uparci, jak zawsze za honor się bić. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rozsypiły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I tylko maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły krwi. Nasze granice, nasz znienacka, słupy graniczne zewsząd zrąbali. Idzie Kresowa, idzie Karpacka, dymie eksplozji, fuku batalii. Powstanie warszawskie jest jednym z najważniejszych i jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w przeszłości Polski z okresu II wojny światowej. Działania powstańcze rozpoczęły się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 uderzeniem na prędce zmobilizowanych oddziałów Armii Krajowej na umocnione pozycje niemieckie w całej Warszawie. Do walk powstańczych przystąpiła także ludność cywilna. Mające ogromną przewagę, wojska hitlerowskie systematycznie wypierały powstańców zajmowanych stanowisk na Woli w Starym Mieście. Oddzielili cię, syneczku, od snów, jak moty drą. Haftowali ci, syneczku, oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy, żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Uczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali w cię ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po macku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I poszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc i poczułeś, jak się mierzy w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze z innym pożegnałeś ręką. Czy to kula, synku, czy serce pękło? I serca trzy, bezpędny skarb, bez trudny słów, to nasza krew i przyjdzie się przy. Yeah.
2 października 1944 roku po wyczerpaniu zapasów amunicji i żywności dowództwo AK podpisało akt kapitulacji. W czasie 63 dni walk zginęło od 17 do 18 tysięcy powstańców i ponad 150 tysięcy ludności cywilnej. Gdy zapłonął nagle świat, bezdrożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisty dym dróg przebytych kurz cięciwej mgły. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnień ślad wraca. Żegnał i wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichły wzy. Szliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myś sprzed lat. Żegnał i wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichły wzy. Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż nie pamięta już. Druga wojna światowa zakończyła się w Europie 8 maja 1945 roku. Niemcy zostały pokonane. Polscy żołnierze odbierali kapitulację nieprzyjaciela na jego własnej ziemi. Radość tych, którzy przeżyli, była wielka. Towarzyszyły jej jednak ból i łzy po poległych, zmarłych i zamordowanych oraz obawa o zaginionych. O ofiarach poniesionych przez nasz kraj podczas najkrwawszej z wojen przypominają dziś miejsca pamięci narodowej. Grajcie nam wszystkie srebrne dzwony, przez cały czas grajcie nam, bo chłopcy wracają do swych narzeczonych, zagrajcie nam. Szykujcie kolibki lipowe, bo...
Wesele już nadszedł czas, bo chłopcy wracają w śluby nam ślubować. O dzwony, witajcie nas. Zagrajcie nam, grajcie nam. Miejcie wszystkie srebrne dzwony. Czekałyśmy płaczu przez chwilę czekania. Nie będzie już więcej rozstania. Uciekaj goryczy, miłości nam pomóż. Bo chłopcy wracają do domu. Ze spuszczoną głową powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Bludnią drogi ciągną obce wojska, a nad nimi złota jesień polska. Usiadł żołnierz pod brzozą u drogi, opatruje obolałe nogi. Jego pułk rozbili pod Rawą, a on bił się krwawo. Szedł z bagnetem na czołgi żelazne, ale przeszły, zdeptały na miazgę. Pod Warszawą dał ostatni wystrzał. Potem szedł przez ruiny, przez zgliszcza. Jego dom podpalili Niemcy, a on nie ma broni. On się nie mści. Hej ty brzozo płaczko, smutno szumisz nad jego tułaczką. Opłakujesz i armię rozbitą, i złe losy, i Rzeczpospolitą. Siedzi żołnierz ze spuszczoną głową, zasłuchany w tę skargę brzozową. Bez broni, bez orła na czapce, bezdomny na ziemi matce. Wracali ludzie do domu, do Polski, ojczyzny macierza. Wracali bezdomni wygnańcy, wracali zwycięzcy żołnierze. Gasły pożary na ziemię, uciszył się błękit nad nami. Wiliśmy gniazda wśród ruin nad słowiańskimi rzekami. Wracały z daleka ptaki, Słowik zamieszkał w drzewach. Po tylu latach żołnierzom majową piosenkę śpiewał. Gdzie w niebie śni gwiazda, gdzie ptaki żyją w gniazdach, gdzie słońce zachodzi i wschodzi, gdzie kwiaty na łące, gdzie sady kwitnące, samotna ławeczka w ogrodzie, tu wszędzie jest moja ojczyzna. Każdy kwiat się przyzna. Śpod trawy najmniejsze potrzebnie mi wiersze. Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Tu każdy kwiat do niej się przyzna. Tu wszędzie jest moja ojczyzna, tu wszędzie jest moja ojczyzna. Gdzie Wisła z księżycem, w Bałtyku kotwice, gdzie wieża i dzwon zygmuntowski, gdzie kamień Murawa, gdzie rośnie Warszawa, troski. Tu wszędzie jest moja ojczyzna. U każdy kwiat do niej się przyzna. Śpod trawy najmniejsze potrzebnie mi wiersze. Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Się przyznam. Śpod
Wojna to najstraszniejszy wynik ludzkiej dominacji na świecie. Nie pamiętasz, bo nie możesz. Byłeś wtedy małym chłopcem, gdy twój dziadek z karabinem szedł na bój. Wśród wystrzałów huku bomb bronił on ojczyznę swą, byś mógł teraz wybudować nowy dom, ojczyznę swą. Patrzysz w niebo, widzisz błękit i lecący sznur łabędzi, ale wtedy zamiast białych łabędzi czarne skrzydła samolotów i huk bomb, wystrzałów bomb. My nie chcemy więcej wojny, chcemy żyć życiem spokojnym, tak jak długi i szeroki jest ten świat. Chcemy pokój stworzyć wszędzie, wojna niech legendą będzie, szczęście, radość niech okryje cały świat. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć przeszłość, dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną ojczyznę. Ich mogiły są po całym świecie. Są one znakiem miłości do ojczyzny. Uczcijmy pamięć bezimiennych bohaterów. Początek, hen od piasta, kraka, lecha.
chciałabym gorąco podziękować nauczycielom, którzy przygotowali program artystyczny oraz panu Tomaszowi Krzysztofowi, szczególnie Piekarskiemu, za tą wizualizację, którą możemy od czasu do czasu sobie przypomnieć to, co czekało żołnierza polskiego w tej długiej, długiej wędrówce do wolności. Bardzo dziękujemy za obejrzenie tutaj programu, a teraz gości zapraszamy do tutaj obok. Mam nadzieję też, że panowie z grupy rekonstrukcyjnej pokażą młodzieży te wspaniałe wozy, które mamy tam na boisku szkolnym, bo to bardzo ich już nęci i kusi, więc prosimy bardzo i dziękuję za przybycie jeszcze raz.